Sławomir Peszko, jeden z czterech piłkarzy Lechii Gdańsk, który jest na zgrupowaniu reprezentacji Polski. To znaczy, że z Gdańska jechał wesoły autobus, czy skąd ten autobus jechał? Ostatnio z Białegostoku. Wesoły? No wesoły, 3-0, wygrana na wyjeździe, kolejne 3 punkty, więc było wesoło, ale później mieliśmy weekend wolny, więc każdy na swoją odpowiedzialność przyjeżdżał. Kuba Wawrzyniak mówił o tym, że w kontekście tego meczu w Białymstoku nie można zapominać o tej pierwszej połowie, bo tam jak był ten karny i Maryć obronił, to chyba spadły duże kamienie z serc waszych. No, tak, ale piłka jest przewrotna i jedna sytuacja w meczu decyduje właśnie o czasami końcowym wyniku. W tym meczu było trochę inaczej, bo niewykorzystany karny, mieli oczywiście lekką przewagę Białystoczanie w pierwszej połowie, ale odwróciliśmy tą kartę po moim wejściu. Ty jesteś trochę, no tak, no nie da się tego ukryć. Ty jesteś w Lechii Gdańsk, no trzeba to powiedzieć, świeżakiem. Można powiedzieć, że więcej znajomych na dzisiaj masz w reprezentacji Polski chyba, aniżeli w Lechii Gdańsk. Nie no, większość tych piłkarzy oczywiście znałem i z boiska i z Ligi Polskiej kojarzyłem. Oczywiście obcokrajowców może mniej, ale jest dużo czasu, żeby się poznać. Codziennie mamy treningi, spędzamy dużo czasu, wcześniej przychodzimy do szatni, więc z tym nigdy nie miałem problemu. Ty jesteś takim typem piłkarza, który na zgrupowania reprezentacji przyjeżdża mega pozytywnie nastawiony i chyba zawsze bardzo, bardzo chętnie. No, szczególnie teraz, na te ostatnie dwa mecze, mega ważne, pozytywnie. Miałem lekkie problemy, być może na początku w Lechii, gdzie no, nie szło nam pierwsze tam dwie kolejki, graliśmy w mojej kadencji, ale teraz już jest forma zwyżkowa i będzie tylko coraz lepiej. I pytaliśmy wcześniej, zapytamy i teraz a propos Milosa Krasicza, czy to jest taki piłkarz, który działa na wyobraźnię, bo się kojarzy od razu, wiesz, z Juventusem, z CSKA. Zresztą jest takie jedno zdjęcie, gdzie grałeś przeciwko niemu w barwach Lecha Poznań. To widać na treningach, że to jest mega piłkarz? No podchodzi profesjonalnie, widać, że jest nauczony pewnych rzeczy. No walczy o skład, walczy, żeby to po prostu też, żeby grać. Też chyba nie przyjechał po to, żeby gdzieś się sobie po Gdańsku zwiedzać czy pochodzić, tylko jeszcze na koniec kariery może osiągnąć sukces tutaj w Polsce. No ale samo to, że jego nazwisko, tak, na boisku już trochę straszy tych piłkarzy w lidze polskiej. I tak na koniec zupełnie, w piątek wracamy z Glasgow, już rozumiem. No i właśnie się pytam, i co? No i co? No gramy z Irlandią i później świętujemy.